Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Ostatnio spotkaliśmy Nyrę i nie rozmawialiśmy z nią do końca, więc zaczniemy od tego dialogu. Jak się tu znalazłaś? Kiedy działałam jako separatystka, straciłam dom. Nie wiedziałam, co począć. Zawędrowałam do miasta pod kopułą. Pracowałam dla kleryków jako technik. Tym się zajmowałam, kiedy się poznaliśmy. Ocalałam, nawet nieźle zarabiałam. Wymagało to jednak ode mnie mnóstwa kompromisów. Często postępowałam wbrew swoim przekonaniom. Mimo to te czasy już minęły. Jak na kogoś wychowanego przez Albów, wydajesz się bardzo impulsywna. Teraz znów stałam się prawdziwą Albką. Są tego jednak konsekwencje. I każdy, kto nie postępuje tak, jak sobie życzysz, obrywa po łbie. Lepiej niż ktokolwiek inny znasz skutki odstawienia Aleksu. Problemy ze skrajnymi emocjami bywają dla nas niezwykle trudne. Prawda. Bez wątpienia da się żyć bez Aleksu. Tylko w taki sposób zdołamy zapanować nad zmysłami. Dlatego staram się go poskramiać, gdy tylko nadarza się okazja. Przy mnie lepiej tego nie próbuj. Chyba bardzo dobrze mnie znasz. Byłeś kimś ważnym na dworze w Lodowym Pałacu. Ale to dawne czasy. Mimo to wtedy podlegałeś bezpośrednio hybrydzie, prawda? Mamy retrospekcję. Podoba mi się to w Aleksie 2, że możemy na spokojnie w niego grać, nie znając jedynki, bo gra nam przypomni najważniejsze wydarzenia. A może tym kogoś zachęci do przejścia jedynki pierwszy raz albo jeszcze raz. To dość mroczny rozdział w mojej karierze. Niemniej jednak, w mieście pod kopułą nie zorientowałam się, kim jesteś. To kolejny dowód na to, że niebieski eleks niepostrzeżenie przyćmiewa nasze zmysły. W Karakis powstała nowa grupa. Nazywa się Szósta Siła. Jej członkowie zebrali się w Starym Bastionie, by odeprzeć najeźdźców. Dlaczego mi o tym mówisz? Świetnie sprawdziłabyś się w jej szeregach. O ile zapanowałabyś nad wahaniami nastroju. A co, jeżeli wspieram tych obcych najeźdźców? Wątpię, byś pozwoliła komuś w pełni kierować swoim życiem. Twoje doświadczenie i zdolności bojowe bardzo przydałyby się Szóstej Sile. I mnie. Co racja, to racja. Przyznaję, brzmi to kusząco. Nie jestem całkowicie przeciwna, jednak... Nie jesteś całkowicie przeciwna? Co to niby znaczy? Kiedyś stanowiłeś dla nas wzór. Byłeś najskuteczniejszym dowódcą w historii Albów. To jednak zamierzchłe dzieje. Wraz z wolnymi ludźmi wypowiedzieliście nam wojnę. Działałem na własną rękę, to prawda. Z drugiej strony nie miałem wyboru. Hybryda zgotowałby Albom zagładę. Popełniliśmy błąd, zawierzając jego obietnicom. Gdyby jednak wszystko potoczyło się zgodnie z planem i dyrektywą... Hybryda prędzej czy później umieściłby wszystkie stworzenia na Magalanie w konwerterach, by pozyskać z nich Eleks. Jako separatystka walczyłaś o stare zasady Albów i przeciwko Hybrydzie. Nikt by tego nie przetrwał. Nawet Albowie. Ty powinnaś rozumieć to najlepiej, Nyro. Wraz z wolnymi ludźmi próbowałem zapobiec temu, by nie ziścił się najgorszy scenariusz. Dziwnie usłyszeć to z twoich ust, ale kto wie? Możesz się mylić, albo nie. Czy to teraz ważne? Jak wspominałam, te dni już dawno minęły. Co należy do twoich obowiązków w depozytorium?
Zasadniczo dbam o przetrwanie naszej społeczności. Oceniam tajne plany strategiczne pozostałych frakcji. Takie informacje zapewniłyby nam ogromną przewagę. Kogo masz na myśli, mówiąc nam? Wszystkich ludzi, czy tylko Albów? Co za różnica? Problem tkwi w ewentualnym konflikcie interesów. To bez znaczenia. Nie mów mi, że szósta siła by na tym nie skorzystała. Gdyby doszło do zatargu, należałoby na nowo ocenić sytuację. Dobrze to sobie wszystko wymyśliłaś. Nie, ale czeka mnie to w przypadku rzeczywistego zgrzytu. Nasze porozumienie może zostać zerwane przedwcześnie. Sama to chyba przyznasz. Zawsze istnieje jakieś ryzyko, niezależnie od aktualnych ustaleń. Brzmi ekscytująco. Brzmi ekscytująco? Nie lepiej poczekać i przekonać się, czy w istocie chodzi ci o te emocje? Jak niby przebiega to całe pozyskiwanie tajnych planów strategicznych pozostałych frakcji? Dlaczego cię to interesuje? Kisząc się we własnym obozie, nie zdołasz niczego zdobyć. Będziesz musiała opuścić depozytorium, a na zewnątrz przyda ci się pomoc, by gdziekolwiek dotrzeć. Pojmuję. I ty chcesz mi jej udzielić, tak? Czemu nie? Poratuję cię, a w zamian ty dołączysz do mnie jako moja towarzyszka broni. Wolałabym się nad tym najpierw zastanowić. Czas mnie nagli. Odpowiedz teraz. Przemyślę to. Jasne. A czy da się sprawić, byś dokonała wyboru wcześniej? Czy obiecasz nie prosić mnie o nic, co byłoby w stanie zaszkodzić moim ludziom? To raczej wykluczone. Toczymy wojnę, a stawką jest przetrwanie ludzkości. To dość ogólny, lecz uczciwy argument. Rozumiem. Dobrze. Spróbujmy. Przedstawię ci zatem mój plan. Zauważyliśmy kilku banitów obserwujących depozytorium. Niemal na 100% gromadzą dane na temat naszej głównej kwatery i opracowują strategię ataku. Zależy mi właśnie na niej. Dopóki nie ustalę, co knują banici, nie ochronię przed nimi moich pobratymców. Jeśli pragniesz dotrzymać słowa i mnie wesprzeć, to nadarza się świetna okazja. Dobra. Na razie tego nie robimy, bo nam to rozpocznie z nią zadanie. Hej, Jax! Podejdź no! Nie do końca wiem, kto do mnie... To ty? Proszę, kogo widzę? Nasz wielki dowódca. Czy może raczej ex-dowódca? Mam dla ciebie propozycję. Co ty na to? Coś ty w ogóle za jeden? Jestem taki jak ty. Mnie też wiecznie ktoś ocenia. Oskarżają mnie o brak skuteczności. Wyobraź sobie, co za bzdura! Ale długo by wyjaśniać szczegóły. Porozmawiajmy lepiej o mojej ofercie. Co oferujesz? Byłem pewien, że to przykuje twoją uwagę. Otóż tak, niektórzy zbieracze dostarczają mi Elex, co pomaga mi przestrzegać normy. Pewnie zastanawiasz się, co nimi kieruje. Co otrzymują w zamian, skoro są zdecydowani oddawać mi część swojej działki? Odpowiedź jest prosta. Przydział Elexu. Większy niż ten, jaki im się należy. Zapewniam im Elex, którego odmawiają im nasi przywódcy. Bez ciebie dużo dłużej to jednak nie potrwa. Jeśli mnie poratujesz, sprzedam ci przedmioty niedostępne w żaden inny sposób. A dodatkowo nauczę cię też tego i owego. To jak? Umowa stoi? Co miałbym dla ciebie uczynić? Niektórzy z nas mogą sobie pozwolić na luksus i odkładać nadmiarowy Elex. To jest twój cel. Otwórz ich skrytki i przynieś mi ich przydział. To nie będzie zbyt oczywiste? Nie. Dzięki specjalnemu zezwoleniu wolno im ubiegać się o dodatkowe przydziały Elexu, kiedy chcą.
tak też robią. Są tacy, którzy w niczym się nie orientują. Myślą, że sami zażyli ten Elex i zapominają o sprawie. Jeżeli czujesz potrzebę, by odkurzyć sobie wiedzę o sejfach, nauczę cię je otwierać. No nareszcie, Elex dla zbieraczy. Gdzie znajdę te sejfy? Twój cel to sektory agentów i badaczy. Oczywiście co nieco kryje się też w koszarach. Dlaczego prosisz o to akurat mnie? Obserwują mnie. Agenci zaczęli sprawdzać, jak to się dzieje, że zawsze wyrabiam normę, mimo że wychodzę rzadziej niż reszta. Ale ja swoje praktyki postrzegam jako służbę na rzecz społeczeństwa. Tobie nikt nie patrzy na ręce, co też chciałbym wykorzystać. Naucz mnie czegoś. Pewnie. Co chciałbyś umieć? Mam jeden punkt nauki i dzięki temu mogę się nauczyć umiejętności hakowania. Mogłabym się też na drugi poziom nauczyć, ale już nie mam punktów. W porządku. Dobra, teraz już mam załączone tutaj, wiadomo, nauczyciela. Gnadon Elex dla zbieraczy. Zaznaczymy sobie od razu zadanie. Jezu, Jax, możesz przestać gadać o tym swoim zarażeniu? Dobra, no nie byliśmy wszędzie. Coś tu jeszcze można znaleźć. Tu jest Lokef. Hej, ty! Cześć, przyjacielu. Poratujesz ciężko pracującą E9 jakąś racją? Żebrzesz o Elex? O, ledwie odrobinę. Naprawdę niewiele. Dopóki nie dostanę kolejnej porcji. To jak? Znajdziesz coś dla mnie? Powinna być wredna, ale... Nie mam nic. Szkoda. Jeśli na coś natrafisz, pamiętaj o starym Lokewie. Dobra, no mogę mu dawać. Daj mi Elex albo spierdala. Ej. A dobra, to jeb się na ryj. Dobra, nieważne. Czy ktoś mnie tu widzi? Nie. To cudownie. To opróżnimy trochę to miejsce. Dzisiaj będziemy się zajmować też właśnie kradzieżą przy okazji. Także jest jak znalazł, jest skrzynka. Wyłam łatwy zamek. Zobaczymy, czy... Tak, taki typowy zamek był. Standardowe spodnie Albów. Dwa razy wino i dwie filiżanki. Zaraz zobaczymy te spodnie. Bo coś czuję, że będą lepsze. Napój energetyczny. No dobra. W sumie to jest chyba okej. Dlaczego się skradasz? Ja już się nie skradam, dajcie mi spokój. Zmarzło grzyb. Dobra, ale ja te spodnie bym chciała zobaczyć. Spodnie. No oczywiście to są moje pierwsze w ogóle spodnie. Ja nie wiem, co ja wcześniej miałam na dupie, ale chyba nic. Tu ktoś jest? Nie ma nikogo. Nie no, wiecie co? Jest okej. W sensie... Jezu, Jax, tylko nie siadaj mi na tym krześle, proszę. Jest kolejna skrzynka, jakiś eliksir. Nie, naprawdę okej, jest w porządku. Sporo znajdziemy w dzisiejszym odcinku. Matko Boska, co ja robię? Tak po prostu znalazłam karabin laserowy. I nagrania. Dziennik. No nie wiedziałam, że możemy zobaczyć tak Jaxa. Nagrania zbieracza. E9. Za to, co robię, zasługuje przynajmniej na E7. Komu jednak zwiększono przydział? Artaxowi. Knox pewnie źle obliczył jego skuteczność. Już czas, by jeden z agentów sprawdził, co tutaj się dzieje. Dowódczyni Irisa została poinformowana o sytuacji w naszym obozie. Zamierza przydzielić kogoś do obserwacji. Jeśli sytuacja szybko się nie zmieni, będę musiał wziąć sprawę we własne ręce.
Nic się nie zmieniło. Nie poprawiłem swojej sytuacji, a Artaxa nie poddano ponownej ocenie. Dość tego, dziś wieczorem zamierzam wziąć jego przydział. Jeśli robisz coś na pół gwizdka, nie zasługujesz na choćby odrobinę eleksu. Okej, mieliśmy kradzież. Ty się sapiesz na mnie? Nie. To w porządku. Tu mogę wejść, tylko że obawiam się, że tam jest dosyć spora obstawa. Tu była szkoła, prawda? Przypomnijcie sobie kary. Wyzwólcie emocje. Doznajcie nienawiści. Dobra, nie chcę się tego słuchać w sumie. Jezu, jestem okropna. Tu mogę gdzieś wejść, jeszcze połazić. Także może byśmy skorzystali z okazji. Czy to paliwo? Super. Baterie są bliskie wyczerpania. Wiecie co, bardzo to kocham strasznie w Eleksie, że właśnie dostajemy taki komunikat, po czym... O, cześć! Tu jest dostawca, a ja tak to sobie ukradam paliwo. Człowiek? Mam handlować z ludźmi? Do czego to doszło? Chwila. Jesteś Jax. To ty wpakowałeś mnie w to całe gówno, dupku. Wypierdalaj stąd, no już. Nie będę sobą robił żadnych interesów. Gadaj tak dalej, a rozwalę ci czaszkę. Masz szczęście, że ciągle dostaję eleks. Chociaż przez ciebie to zaledwie ułamek dawnych racji. Gdyby nie ta śmiesznie mała dawka, już dawno bym cię zastrzelił. Czego do cholery ode mnie chcesz? Chcę pohandlować. Jeśli zamierzasz się u mnie zaopatrzyć, zapłać za to, co zrobiłeś. Bez eleksu nie ma towaru. Okej, no dam ci. Oto twój eleks. Pohandluj mnie. Niech ci będzie. Co ty masz? Maczuga MK1. Miecz albów. Tarcza albów. No, tarcza wydaje się być fajna. Jest blaster i karabin laserowy. Trochę lepszy niż ten, co znalazłam. Komórki plazmowe. Moglibyśmy trochę iść w broń dystansową. Wiecie co, mamy trochę więcej kryształków. Kupmy sobie paliwo. Super. Okej, Zouza się cieszy, że opieprzyłam gościa. To cudownie. A tutaj widzę, że nikogo nie ma. Więc ja sobie to wszystko pozbieram. Będziemy kraść dalej. Tu jeszcze coś jest. Zwykły złom. No dobra. Ej, no w sumie wcale to miejsce nie jest jakieś nie wiadomo jak duże. Witam. Co masz dobre? Co ty masz? Też masz jakieś bronie, karabiny, nic ciekawego. Masz jakieś rzeczy. Masz eleksit. Amunicję. Jeśli coś zginie, zauważy. Dobra, stary, okej. Nic ciekawego i tak nie miał. To wyglądało, jakbym już tu była. Ale tutaj w sumie tylko ten eliksir. Dobra, okej. To co? Zbliżamy się do miejsca zadania. Powoli. Tu są zwykli strażnicy, a my prawdopodobnie musimy wejść do tego budynku. Coś mi mówi. Nie teraz. Powinnam to robić w nocy. Wiecie co? Do północy się prześpię. Dobra. Trudno. Nie wiem, Jax, o co ci chodzi, ale w porządku. Alarm! Atakują północną bramę! Że co? Wszyscy za mną! Co tu się dzieje? Halo!
A, to te główne. Jezus, dobra. Wiecie co, ja sobie skorzystam z zamieszania. Pierwszy raz jestem świadkiem ataku. Nie wiem, co mnie atakuje, bo nie powinno mnie nic atakować. No, jest coś jeszcze, co mogę podnieść. Trochę złomu. No, nie uświęca mnie to jakoś bardzo. Ale tu była torba z eleksitem. I to średnia. Puchar. Nie widzę żadnego sejfu. I trochę mnie to na razie niepokoi. Może to po prostu nie tutaj. Tylko jeszcze gdzieś dalej. Nie wiem. Tutaj nic takiego nie znalazłam przynajmniej. Ty jesteś kim? Albem zwykłym. No i po co tak się skradasz? Wstań! Dobra, ktoś tu jest. Pani Piechur siedziała na stole. Cudownie. A tu jest ktoś? Marek. Numerek? Co? Jaki masz numerek? Ja? Nie mam żadnego. No to nie przysługuje ci darmowy posiłek. Nawet jeśli nie dostałeś numerka, wciąż możesz tu kupić jedzenie. Chcesz zapłacić? Co ty masz? Nic ciekawego. Zouza, a ty to tam wlazłaś, bo... Numerek. 348-9-14. Muszę to zweryfikować, sekundkę. Powinienem mieć przydzieloną tygodniową porcję. Zgadza się. Odnotowano. Numerkowi 348-9-14 wydano jedną tygodniową porcję. Otrzymano jedną tygodniową porcję. To była twoja ostatnia porcja. Czy chcesz zakupić wyżywienie dodatkowe? Nie teraz. W porządku. No okej, okay, to miło. Anosy Patrol, dobra. Okej, okay, no tu się jeszcze nie kręciłam, po tej okolicy. Tutaj może coś znajdę. Co tu się dzieje? Zgłaszam się po Elex, proszę pana. Chyba komuś się nie spodobało, że tam weszłam, albo nie wiem co. Muzyka się dziwna zrobiła. Gdzie ja mam sobie szukać tego wszystkiego, tych sejfów i tego całego gówna, jak ja już praktycznie wychodzę z depozytorium? Wystąp, zaczynaj! Szkolenia zaczynamy jutro z samego rana. Odmaszerować! Dobra, bawcie się. Tu mogę wejść gdzieś? Nie. Ej, no wiecie co? Wystarczy! Wróć do szyku! Następny! Chyba gdzieś dotarłam wreszcie. Cudownie. Słabo! Następny! Tu dowódca jakiś śpi. Weźmiesz ty to paliwo? Dobrze! Zadowalająco! Dobra, zróbmy save'a. Czasu następnej oceny, sami i spróbujmy zhakować. Znajdź odpowiednią kombinację według równania. Niektóre z cyfr pojawiają się wyżej lub niżej niż inne. Zielone cyfry są prawidłowe i nie trzeba ich zmieniać. Żółte znajdują się niepoprawnych miejscach, a czerwone nie należą do kombinacji. Okej. Okay. Mamy. Dobra, nie ma czasowego tego, więc lecimy. Może zróbmy tak. 6. 1. 8. 3. Nie. To może 4. 3. 6. 2. Nie? Jak to? To może tak, 9.
7. Nie może być 7. 5. 7 nie może być dalej. 8, 6 nie może być. To tu nie będzie 5. Było 1, 3. Zróbmy może... Nie no, nie będzie 2 raczej. Może 6. Coś mi tam biubło, więc jest szansa chyba. 6. 3. Nie będzie 3. A, bo musi być większa. Dobra, to 9. Czemu nie może być 9? 7. Dobra, cofnijmy, bo się nie udało. Jezus, dobra. Ale to nie tak, hakujemy. Jezu, odzwyczaiłam się od tego i system był w jedynce lepszy. 9. 8. Już zepsułam. 6. 8. 4. No poważnie, nic nie wchodzi, nie? 8. 4. 6. 0. 0 i 8 trafiłam. Okej, czyli 8 i 0. Popsuły ci się wzmacniacze mięśni? Dlaczego tak dziwnie łazisz? Upsi. To może byśmy zrobili 3. Na przykład. Albo 5. I większe od 5. 9. Dobra, 6, 4, 5, nie. Ktoś mnie tu widział, ale nie wiem kto. Hakujemy dalej. Było 8 i 0. 8. Mniejsze. 7 nie może być. Nie wiem, zróbmy 4. Zróbmy 5. I zróbmy 1. 8, 5, aha, 0 było na końcu. To może będzie 6 i 0. 4, 6 nie może być. 5, 4. To może 1. 2. Tak. Gotowe. Dobra, zabieramy wszystko. Zapaczkowana porcja Eleksu. Mam jedną sztukę dopiero. Tu jeszcze możemy coś zebrać. Tam jeszcze na górę. Czy się wzmacniacze mięśni? Dlaczego tak dziwnie łazisz? Kto mnie widzi, ja się pytam. O, proste ubranie albów, papieroski i kamień. Ktoś mnie widzi, ale nie idzie mu dokładnie tak jak trzeba. Dobra, skrzynia jest opróżniona. Tutaj, o matko, tu jest kolejna. Wyznawca i stalowa skóra. Wyznawca to jest fajna rzecz. Przez chwilę muzyka była taka, jakby mnie ktoś zauważył. Średni eliksir, ruda i tytanowy kubek. O, sporo pieniędzy, to się na pewno przyda. Prosty hełm albów, krew życia i nóż. Będziemy mieli wyposażenie alba. Podejrzewam, że jakbym się też rozejrzała po takich, na przykład u morkonów po miejscach, to też bym znalazła wyposażenie za darmo. Woda. Nie no, w sumie to się cieszę, że tu jesteśmy i... Tu jest garak jakiś, w ogóle nie znam typa. Potrzebuję klucza.
Nie wiem, kim jest Garak. Proste spodnie, albów, termos. To ja mam teraz lepsze spodnie, albów. Mięso z puszki, łyżka. Ale w sumie spoko. Trochę eleksitu. Okej. No i dobra, i nie wiem, co mi to dało. Wiecie co, załóżmy sobie od razu ekwipunek. Spodnie to akurat mam te lepsze. Koszula morkonów jest lepsza. A maski i tak nie założymy, bo mam okulary przeciwsłoneczne. Dobra, tam jeszcze mogę wejść. A, kolejny uczestnik w wielkiej grze o Magalana. Jak widzę, los znów przywiódł cię w nasze mroźne rejony. Trochę to potrwało. Kar Ekron, zgadza się? Pamiętasz moje imię? To ciekawe. W końcu rzadko mieliśmy przyjemność rozmawiać. Byłeś agentem Mroźnego Pałacu, prawda? Zwiedziłeś wówczas sporo świata. Nigdy do końca z tego nie zrezygnowałem, chociaż teraz nie jestem już zwykłym zwiadowcą. Przemawia przez ciebie skromność. Zostałeś ponoć pierwszym eleksetorem, najważniejszym duchowym przywódcą albów. Mów mi, Ekrom, bestio z zakonu. Dawno już mnie tak nie nazywano. Ten tytuł stracił swoją wartość. Tak czy inaczej, nadal podążasz drogą swego dawnego ludu. Niewątpliwie nie bez powodu. Zakładam, że przybywasz w związku z najeźdźcami, którzy nękają naszą planetę. W gruncie rzeczy muszę zająć się wieloma sprawami. Cóż to faktycznie ciekawe. Jakiej zatem pomocy oczekujesz ode mnie w swoich staraniach? Mógłbyś wstawić się za mną u albów. Owszem, ale w obecnej sytuacji znalazłeś się wskutek własnych decyzji. Zjednaj sobie naszych ludzi, przekonaj ich do swojej sprawy, niezależnie od tego, o co w niej chodzi, a wtedy zasłużysz na wsparcie. W przeciwnym wypadku... Rozumiem. Pozwolę sobie jedynie udzielić ci ojcowskiej rady. Zachowuj się konsekwentnie. Człowiek chwiejny nigdy nie stanie się tak skuteczny ani podziwiany, jak rzetelny wojownik skupiony na swoim celu. Jesteś przywódcą albów. Nie boisz się krążyć poza depozytorium bez żadnej ochrony? Pełnię funkcję eleksetora. Jak miałbym przewodzić moim ludziom, gdybym zląkł się widma wiszącego nad Ignadonem? Jak planujecie uporać się z inwazją obcych? Obecnie nikt na Magalanie nie znajduje się w równie złym strategicznie położeniu, co albowie. Nie jesteśmy tak dobrze wyposażeni jak agresorzy. A to oznacza, że zapewne obiorą nas za cel jako pierwszych. Powinniśmy zachować czujność, śledzić każdy ruch wroga. Między innymi właśnie dlatego spędzam ostatnio w depozytorium tyle czasu. Tylko tyle? Czujność? Spodziewałem się czegoś więcej. Co z dalszymi krokami? Proszę, nie myl mojej powściągliwości w dzieleniu się planem z jego brakiem. Nieraz już sprawiałeś moim ludziom problemy. Chyba nie muszę o tym przypominać. Udowodnij w jakikolwiek sposób, że zasługujesz na szacunek moich pobratymców. Jeśli ci się to uda, być może przedstawię ci moje zamiary i informacje, ale tymczasem na to nie licz. Jeszcze... Albo... Dobra. Jeszcze jedno. Najeźdźcy to przeciwnicy niebezpieczni i zawzięci. Dobra. W porządku, bo my już tam wychodzimy z depozytorium, ale nas chyba interesuje... Działają przede wszystkim. Miejsce, gdzie są... Tam byłam.
No weź, co ty odpierdalasz? Co ja mam za zadanie ustawione, bo ja nie rozumiem. Alex dla zbieraczy. O czemu... Aha, dobra. Chyba czaję. Bo mi ustawia tu obszar na górze, no nie? Ale czemu? Czy ktoś się będzie sapał? Co ty wyprawiasz? Cześć. Ej, czemu mi zaznacza w ogóle to miejsce, nie? Bo ja trochę nie rozumiem. Dziwne to trochę. Dobra, Jax, możesz się puścić. Hej, no gdzie ja mam sobie chodzić i szukać tego? Ja już byłam praktycznie wszędzie. I nic kompletnie nie znalazłam. Tu był gościu, z którym już rozmawiałam. Tutaj to w ogóle już niczego nie było. A może tutaj mam iść? W sumie pokazuje mi cały obszar. Może tutaj w tych komnatach teraz coś znajdę? Na górze. U tych wszystkich ludzi. Nie wiem. Tak, no jest safe. Więc chyba jest na to szansa. Przykucniemy tak dla niepoznaki. I będziemy hakować. Aha, to gówno, se zhakuje. Mam za małe hakowanie. O jeden poziom. A ciebie? Jeszcze nie mogę tego zrobić. Ach, jak zrobię to zadanie, chyba gówno, a nie zrobię. No to był save z Kibora. Super. Dobra. Widzę, że dzisiaj totalnie żeśmy zmarnowali potencjał tego odcinka. Oh my god. Gdzie ja wlazłam? Chyba wleciałam nie tam, gdzie trzeba. Dobra. Cudownie. Okej, jestem tutaj w porządku. To już wiemy, że tam na dół się nie spada. Tak ogólnie. Tu jeszcze ludzie mają swoje jakieś komnaty. O, tu nikogo teraz nie ma. To interesujące w ogóle. Że jest tutaj totalnie pusto. Także dzisiejszy odcinek się nam opierał stricte na kradzieży wszystkiego. Cudownie. Eliksir many, niepotrzebne mi to. Harpuny. Chyba wszystko wzięłam, ogarnęłam. Z tego miejsca. Sejfy musimy dopiero później otworzyć, jak się nauczę odpowiedniej umiejętności. Ale to mi jeszcze trochę zajmie. Muszę mieć wbity poziom, bo bez tego nic nie zrobimy. A ile mi brakuje? No, tak bardzo niewiele. Ale co by tu można było zrobić? Tą lekcją anatomii to byśmy się zajęli dopiero później. A może byśmy poszli powalczyć z kimś w Karakis? Tak jeszcze na koniec. Chodźmy do Gosty. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Tak naprawdę to mogłabym się już dołączyć do frakcji, bo w sumie mamy takie zadania poboczne, które mogę robić normalnie, wiecie. No tak, tak normalnie, nie należąc do frakcji jeszcze. Ale... Znaczy się właśnie należąc, to możemy je raczej robić. Bo chyba się nie anulują.
ale jakoś tak nie jestem przekonana, czy już dołączać, czy jeszcze. W sumie obgadaliśmy najważniejsze osoby. Więc nie wiem, czy nam coś więcej potrzebne. Ale możemy stoczyć jakąś walkę jeszcze dzisiaj. Mogę się bić. No i to mi się podoba. Ile kryształków chcesz postawić? Dobra, postawmy 150. Tyle powinno wystarczyć. No, szału nie ma, ale źle też nie jest. Twój kolejny rywal to Aleksiej. Z zewnątrz twardy skurwiel, ale pod spodem mięciutki jak puch. Myśli, że to mu pomoże poprawić sytuację, stać się kimś. Nie mam pojęcia, dlaczego to sobie ubzdurał. Daj mu porządny łomot. Może wbijesz mu rozum do głowy. Gdzie znajdę Aleksieja? Często przesiaduję tutaj, w piwnicy. A jeśli nie, to pewnie będzie przy klatkach. Na razie go tu nie widzę, więc chyba wiesz, co dalej robić. Dobra, już wiem, o kogo chodzi. Chociaż wiecie, co jest noc. Może on tu faktycznie jest, tylko jesteśmy ślepi. Nie, chyba jednak jest tam, gdzie zawsze. Czyli właśnie przy klatkach. No, dobrze by było jeszcze stoczyć jakiś pojedynek dzisiaj, żeby coś się działo więcej. Czy ja dobrze biegnę jakkolwiek? Nie. Jezu, znowu się zgubiłam. Nienawidzę tego miejsca czasami. Tu jest piwnica, my idziemy tutaj na górę. Nie wiem, czego wyklepę. Zobaczymy. Ciekawe, czy będzie trudniejszy niż Dixon, czy na podobnym poziomie. To się okaże. Tutaj powinien być. Chociaż pewnie o tej godzinie to śpi. Tak, dokładnie. Ale on ma tutaj torbę z Aleksitem. Raporty sytuacyjne. Więzień numer 13 wymagał zdyscyplinowania. Otrzymał 30 razy. Przyczyna nieposłuszeństwo, znudzenie. Dostarczenie nowego więźnia numer 35. Mężczyzna małej herlawy, były banita. Przy odrobinie szczęścia długo nie pożyje. Numer 36. Mężczyzna potężny, silny, w średnim wieku, schwytany w drodze do Ignadonu. Może się okazać przydatniejszy niż pozostali. Zabraliśmy nowym wszelkie kosztowności i jak zwykle umieściliśmy je w sejfie. Zmieniliśmy szyfr 0815. Numer 8 może zostać wcielone w szeregi wojowników. Znowu nie można było rozdysponować jedzenia. 0815. 0815. Bierzemy. Sporo rzeczy. Cudownie. Coś jeszcze tutaj znajdę? Chyba nie. Tylko z Aleksiejem możemy pogadać. Stresuję się. Pojedynkujesz. Jestem... A to bydle. Bawię się w to tylko z powodu kryształków. No ale jeśli bardzo ci zależy, to niech będzie. Stanę z tobą do pojedynku. Gotowy do pojedynku? Tak, ale znajdźmy jakieś lepsze miejsce. Porozmawiamy w drodze. Nie ma pośpiechu. No chodź, chodź, chodź. Nie masz... Ja wiem, chodź. Uwierz mi. Chodź, gościu. Czy jestem twoim pierwszym przeciwnikiem? Nie. Walczyłem już z Dixonem. Wygrałeś z nim? Z nikim już sobie nie powalczę. To więcej niż chciałem wiedzieć. Podoba ci się grota? Musi wydawać ci się dziwne, że mieszkamy tak głęboko pod ziemią. Moglibyście trochę tu przewietrzyć. Ha, niezły pomysł. Ale poważnie, powiedz, jak jest tam na zewnątrz? Te dziwaczne fioletowe robale już zniknęły? W najbliższym czasie nie ma co na to liczyć. Cholera. Miałem nadzieję, że sytuacja się poprawi. Do diabła z tymi radykałami. Jeśli nie przestaną, wszystko się rozpadnie. Zaraz będziemy na miejscu. Obiecaj, że dasz z siebie wszystko. Glisty ludzkie, wstawaj! Do roboty, natychmiast!
Dobra, Aleksiej już idzie. Nie wiem, jak mi z nim pójdzie. A ty jeszcze dalej idziesz, dobra. No tutaj to będzie chyba dużo miejsca. Może być tutaj. Nie nasza sprawa, jeśli ktoś wejdzie nam w drogę. Gotowy. Nie spieszyłeś się. No dalej, wyciągnij broń. Dobra, pojedynek z Aleksiejem. Okej, ma czachę. Ale nie jest jakiś bardzo przegięty. Jest w miarę okej. Dobra, najważniejsze jest to, żeby mieć wytrzymałość. Co się dzieje? Dobra. Wiadomo, lubimy też jakieś wyzwania od czasu do czasu. Dobra, weszło mu zatrucie, więc już jest dobrze. Pięknie, wszedł mi nawet mocny. Okej, dobra, byleby mnie nie uderzył. Oni mają ten podwójny taki atak. Dobra, bo ja nie powinnam tak po tych kątach chodzić. Weźmy go tak. O, pięknie. O to chodziło. Wezmę go tak. Ała, no gościu. Dobra, ale oberwałam dopiero pierwszy raz. Z Dixonem mi szło chyba gorzej, z tego co pamiętam. Dobra, bo przydałaby mi się regeneracja. Dobra, jesteśmy na wygranej pozycji chyba. Chyba, że nagle dostanę jakoś kryta. Pięknie, udało się. Wstawaj. Gościu. Pokazałeś. Każdy, kto tak walczy, zasługuje na wygraną. Pójdź do Gosty po nagrodę. Tobie te kryształki przydadzą się bardziej. Dobra, świetnie, fajnie. Tylko ja teraz nie wiem, gdzie on mnie zaciągnął i nie wiem, gdzie się idzie do Gosty. Matko kochana. A, tutaj. Okej, to było bliżej niż myślałam. No i cudownie. Witam cię. Pokonałem Aleksieja. Jestem pod wrażeniem. Na pewno miewałeś łatwiejszych przeciwników. Proszę, oto twoja dola oraz wygrana. Ja zgarniam 10%. Daj znać, kiedy poczujesz się gotów do następnej walki. Powiem ci, z kim się zmierzyć. Dobra, możemy rozpocząć starcie. Liczyłam, że wbijemy nowy poziom, ale przydałaby się jeszcze jedna walka. Zróbmy tak. Jeszcze na koniec. Będzie trochę dłuższy odcinek, ale to nic. Zróbmy tak, że wypijemy to, co mam dodatkowego. Mam dodatkowy punkt umiejętności spotki, nie? Ja robię to gówno. Dobra, cudownie. Mamy do załadowania plecak. Mamy też torby z eleksitem do otworzenia. W ilości hurtowej. Mamy pełno syfu do sprzedania w ilości hurtowej. No dobra. Chyba nie zrobimy nic więcej. Ewentualnie wrócimy się do naszego przyjaciela tutaj fajnego u Albów i nauczymy się drugiego poziomu hakowania. W sumie to też nie jest głupi pomysł. W sumie szybko poszło. Tylko, że tak, ja muszę teraz namierzyć tego gościa, więc musimy sobie zaznaczyć nauczyciela. Jezu, ale ja przedłużam ten odcinek. Ale kurde, jakoś mam ochotę sobie dłużej pograć. I co? Tu jest Brax. Dobra. W sumie niepotrzebnie go zaznaczałam w ten sposób, bo przecież on jest zleceniodawcą chyba moim? Tak, on jest moim zleceniodawcą, więc... Dobra. Ogólnie jeżeli chodzi o te zadania, co nam zostały w dzienniku, to na pewno nie zrobimy jeszcze areny od Atylli, bo tam przeciwnicy są okropni.
ogóle, który ja mam poziom? 17. Z tego samego powodu, co my. Tego nie dało się przebić. No dobrze, więc tego na pewno nie. Jakieś tam polowanie na mutanty też odpada. Czyli jakby to tam z anatomią zadanie odpada chwilowo. Co ty chcesz ode mnie? Hej, stary! Odpalisz biednej E9-ce z pół racji? Znowu ty? Już mi się kiedyś naprzykrzałeś. Tak, pamiętam. Oczywiście, tak. Staram się po prostu zgromadzić zapasy na ciężkie dni. To co? Uratujesz mnie czymś? Zostaw mnie w spokoju. Dobra, łapię. Przestanę zawracać ci głowę. Dobra, niech mi nie truje dupy. Brax, naucz mnie. Naucz mnie hakowania na drugi... To był jeden punkt atrybutów? Tak, nie punkt nauki. No, to ja już się napaliłam i spieprzyłam znowu. Dobra, w kolejnym odcinku uda nam się wbić nowy poziom, więc na spokojnie sobie to wbijemy. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!